Jak informują policjanci z Torunia, do śmiertelnego wypadku doszło tuż po godzinie 17 na drodze ekspresowej S10 w kierunku Bydgoszczy. W okolicy węzła Toruń Południe przy nieczynnych bramkach na A1 zderzyły się trzy samochody ciężarowe, samochód osobowy i bus. Na miejscu zginął kierowca tira. Poszkodowanych zostało łącznie 7 osób. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Pracuje tam 7 jednostek straży pożarnej, policjanci i ratownicy medyczni. O szczegółach będziemy informować w wieczornym wydaniu zbliżeń.